Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Przypuszczam, że oglądacie te wszystkie reportaże z Kalifornii. No i Kalifornia się pali. No i czerwoni komuniści oskarżają ocieplenie globalne. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, komuniści jak zwykle, nowocześni, postępowi, skarżą się na zmiany środowiska, na ocieplenie globalne, na to i tamto. No, ale prawda jest taka, że w zasadzie lasy na całym zachodzie, szczególnie na zachodzie, cierpią na te potężne spalenia, dlatego że jest za dużo podściółki. Tam po prostu się zbiera te stare drewno, tam nikt nie wybiera tego drewna. Do tego jeszcze jest zablokowane wycinanie drzew, no bo Greenpeace i wszyscy ci czerwoni, zieloni zabraniają wycinać lasów, no bo mówią, że to jest natura. Zabraniają wypalać, no bo zanim biali przybyli do Ameryki, no to tam od dziesiątków tysięcy preria się paliła, lasy się paliły, no i to się wszystko tam wypalało, trochę tu, zwierzyna, bizony uciekły tam, później jak to się wypaliło, deszcz przyszedł, to te rośliny szybciej rosły. Jest takie drzewo, jest sekwoja w Kalifornii, no to w zasadzie ona nie wyrośnie. Ma nasiona, ma te szyszki takie i one wyrastają potężne drzewa. To są, jak się pojedzie tam do tego lasu, to taka dżungla jest. No ale te szyszki, kiedy one się otwierają, no tylko się otwierają, kiedy jest ogień, kiedy jest płomień. Także natura przez miliony lat wyprodukowała drzewo, które czeka na pożary. No a Kalifornijczycy, wszyscy ci lewacy socjalistyczni, demokraci zabraniają wypalania. Są dwa wypalania. Najprostsze to jest takie kontrolowane. Przychodzą, zapalają, trochę wypalą tu i tam, wygaszą. No już nie ma tego. No ale to zlikwidowano. To w Kalifornii zlikwidowano. I jest po prostu straszne, kiedy zaczyna się palić, to ten pożar, ta ściana tego pożaru idzie. Cały ten amerykański zachód, no to ma jeden z największych powiedzmy problemów ostatnich lat. No i tak jak mówię, gazety, telewizja i inni ignoranci tłumaczą, że to są wysokie temperatury, że to są wysokie, mocne wiatry, że jest wszystko wyschnięte i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to się zaczęło w środku sierpnia, kiedy dwa sztormy tropikalne przechodziły. No i tam było 15 tysięcy piorunów uderzyło. Z tych 15 tysięcy tam ponad 100 pożarów się zrobiło, 3 w okolicach San Francisco. No i to jest jeden z największych spaleń w lasach stanowych. Drugi się zaczęło później, tydzień po tym, jak się właśnie zrobiły te wysokie temperatury na południu. Wiatry z nad oceanu przeprowadzały, także było dosyć taka strefa niskiego ciśnienia. No i to wszystko właśnie powoduje, że to się pali. Kiedy najłatwiej z tego wszystkiego to jest to, no to trzeba by było właśnie wycinać, jak wspominałem, żeby nie było tej podpałki, żeby nie było tej podściółki. Ludzie, to wszyscy normalni wiedzą, wszyscy eksperci wiedzą, ludzie to robili od setek lat, natura robiła to od milionów lat, ale przez ostatnie dziesiątki lat po prostu aktywność tych socjalistów, aktywność tych zielonych, aktywność tych czerwonych spowodowało, że jest tam tyle tego nabudowane, jest to tyle się zakumulowało przez nic nie robienie, że
Że to jest nieprawdopodobne. No do tego dochodzą jeszcze te poza protestami, to jest to, że tam nie ma jak tego zorganizować, no bo ziemia i lasy w Ameryce, no to są federalne, czyli z Waszyngtonu, stanowe, czyli z, powiedzmy z Kalifornii, prywatne, które też inaczej podchodzą. No i nie ma to jak to synchronizować. No i te wszelakie również próby wypalania, no to wszyscy skarżą, wszyscy narzekają, no i to nie ma jak ze wszystkimi wygrać. I dlatego te pożary są coraz większe, no bo tej benzyny, tego paliwa jest tam strasznie. No a to wszystko mogłoby być wycięte, wyciągnięte, przerobione na jakiś opał do pieców w domach. Także te miliony hektarów, które się spalały, no to można by było przerobić to na miliardy dolarów i ludzie by zarobili. Problem na przykład jest taki, że COVID spowodował też to, że ze względów bezpieczeństwa na wiosnę mieli tam wypalać, no to ze względów bezpieczeństwa nie wypalali, no i teraz 3 miliony hektarów jest spalona. Na pewno to ocieplenie trochę zmienia to wszystko, no ale nie aż tak bardzo. Problemem jest też to, że starzy drwale, ci co pracowali, no to już za dużo ich tam nie ma, no bo po prostu wyrąb lasu się został wyeliminowany. No to ci 60, 70, 80-letni ludzie, którzy pracowali tam, teraz są wynajmowani do walki z ogniem. O, kiedyś wycinali te drzewa, używając buldożerów, no bo tymi buldożerami wyciągali te drzewa gdzieś tam na bok lasu. No i ci specjaliści, którzy przez lata po prostu nie mieli za dużo roboty, no to teraz mają sporo roboty. Te 700 pożarów w lipcu spaliło 3000 domów, także to jest jedna z najgorszych spaleń. Biorą na zlecenia. Straż pożarna, miasto, stan bierze na zlecenia ludzi z buldożerami, no bo wtedy stan nie musi, cwany jest na tyle, że nie musi kupować setek buldożerów, które i tak przez pół roku czy 9 miesięcy by nie działały, a mogą kosztować nawet do pół miliona dolarów. Także Kalifornia sama w sobie ma 60 buldożerów, no ale teraz ostatnio 300 buldożerów było właśnie prywatnych. Parę miesięcy temu 80% z 50 buldożerów należało do prywatnych ludzi. W innym miejscu 2 lata temu, kiedy tam były te pożary, to 90%. Na 120 to w zasadzie 95 należało, były prywatne. Jak oni to robią? Oni po prostu nie tyle na minuty przed, tylko dni przed, godziny przed, robią wielką przecinkę, no i ten pożar po prostu nie przeskakuje. Także to nie jest takie skomplikowane. No trzeba być troszeczkę zwariowanym, no i mieć jakieś odpowiedzialności osobistej, żeby to robić, ale no często mówią, często piszą, tam zabiło kilka czy kilkanaście osób, spaliło kilka czy kilka tysięcy domów. No co tam potrzeba, żeby się załapać na tą robotę? No, za dużo nie potrzeba się załapać i to jest właśnie straszne. Ci prywaciarze z buldożerami po prostu przychodzą, siadają 8 godzin, mają im powiedziane tam taki kurs przyspieszony, w przeciwieństwie do strażaków. Strażacy no to mają tam kilkadziesiąt czy kilkaset godzin wykładów, mają kilkadziesiąt czy kilkaset tam godzin praktyk, zanim ich wypuszczą do pożaru. No ale no, przypuszczalnie mają sporo płatne. Dużo ludzi narzeka właśnie, że Kalifornia zlikwidowała im robotę, że Kalifornia zlikwidowała im możliwość zarabiania uczciwego przez wycinanie lasów i drzew. No te drzewa zawsze odrastają. To jest ciekawe. W Oregon też, gdzie się pali, jak to tam się odbywa, jak tam się jedzie, to czasami widać po prostu z autostrady potężne
potężne 20-30 hektarów po prostu jest puste. Tu są potężne drzewa, tu są potężne drzewa, tam są potężne drzewa. Jak oni to robią? Oni sadzą te drzewka, no i tam ilekolwiek tam to zajmuje, nie wiem, 10, 15, 20 lat i po 20 latach te wszystkie drzewa są mniej więcej takie same, także, te maszyny mogą obrabiać te same średnice pnia i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo zmechanizowane, zsynchronizowane, jakoś zautomatyzowane, no i zaplanowane. No ale czerwoni, jak zwykle, czerwoni jedyne co robią, no to niszczą, tak? Niszczą, nawet Kalifornię niszczą w tym spalaniem. Ludzie mają pretensje, dlatego że byli drwalami, pracowali w tym, była dobra robota, przyszli socjaliści i zniszczyli to, tak? A teraz to jest ironia losu, że wszystko się samo spala, bez żadnego zysku finansowego, bez tego, że tyle dziesiątki tysięcy miejsc pracy zlikwidowali socjaliści. Robota nie jest taka, no ciężka jest robota. Oni śpią tam na miejscu, gdzieś tam w tych swoich ciężarówkach. Jak jeżdżą, no to mają takie ścianki jakieś zakładane, takie ekrany odblaskowe, że to wszystko się tam za blisko nie podejdzie. No i oni mając ten traktor, no to kiedy by byli złapani w tym pożarze, no to po prostu przepchają tą ziemię, przepchają ziemię. Przepchają te wszystkie szuwary, szuwary to by była woda, ale te drzewa, nie drzewa, te chwasty, bardzo często jak się ukrywają, to po prostu robią taki okop, wybijają po prostu potężny taki rów, no i chowają się w tym rowie, jak cała ta fala tam przechodzi. No, nauczyli się jak przeżyć, no ale to jest po prostu, no wstyd, że socjaliści są w stanie spalić Amerykę, no i nie wiedząc o tym, nie wiedząc do tej pory będą skarżyli ocieplenie światowe i tak dalej, tak dalej. To jest makabra. Takie były ilość dymu oraz popiołu w powietrzu. Była taka straszna, że to wszystko podniosło się na wysokość o 50 tysięcy stóp, czyli gdzieś 20 tysięcy stóp więcej niż samoloty latają. No i ten popiół i ten pył cały, on rozprasza inaczej te światło słoneczne, bo tam są inne częstotliwości, inne długości fali, także, że to są te potężne, takie czerwone światło, to zostaje, no bo to blokuje żółte, niebieskie i zielone, także to wszystko czerwone rozszczepia. Niebieskie normalnie, jak jest atmosfera, no to tam rozszczepia te mikrocząstki wodoru i tlenu, i dlatego to wszystko jest takie ładne niebieskie. No a teraz jest po prostu strasznie czerwono w tej Kalifornii. W 2016 roku to było tych najwięcej było 60 milionów drzew po prostu takich martwych, które opadły, no i nie jest to usuwane, nie jest to likwidowane. Czyli kto winny? No czerwoni, jak zwykle komuniści, jak zwykle socjaliści, jak zwykle postępowi, nie słuchają konserwatystów, którzy, konserwatyści to mówili, puścić drwali do wyrębu, zarobią. Jak zarobią, to zapłacą podatki. Jak wyrąbią, to nie będzie pożarów. Nie, no socjaliści mówią, nie. Nie można wycinać. No i to takie są rezultaty. Także jeżeli masz amerykańskie obywatelstwo, i będziesz głosować 3 listopada, nie głosuj na socjalistów, głosuj na republikanów, głosuj na konserwatystów. Oni, jeżeli Kalifornia, Kalifornia miała Reagana. Reagan był gubernatorem
30 lat temu to była prawicowy stan. Tam wprowadziło się od groma Meksykanów. Meksykanie z natury socjalistyczni, pomimo że przyjeżdżają do Ameryki, chcą socjalizmu. Do Kalifornii ze względu na ładny, przyjemny klimat wyjechało dużo socjalistów ze wschodniego wybrzeża. No i Kalifornia jest teraz socjalistyczna. No i socjalistyczna Kalifornia spala sama siebie. Konserwatyści by po prostu wycinali, daliby zarobić, daliby przerabiać tą podściółkę, cokolwiek by tam było. No i by mieli te planowane wypalania. Socjaliści jak zwykle mają jakieś idee, no ale to wszystko jest jakaś ideologia idiotyzmu. Socjalizm jest po prostu ideologia debilizmu, no i ludzie zaczynają wierzyć w to, tak? To jest straszne. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest dzwoneczek do subskrypcji, strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek do o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.